Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Możemy poczuć się jak ci, którzy są Mu bardzo bliscy. Pan Jezus zapewnia, że Jego owce słyszą i rozpoznają Jego głos. My na swojej modlitwie osobistej możemy zapytać siebie, jak dziś możemy ten głos usłyszeć i czy jesteśmy w stanie rozpoznać Boże wołanie, które jest obecne w naszym codziennym życiu. W Ewangelii Pan Jezus mówi, że są także ci, którzy nie należą do Jego owczarni i także tych musi przyprowadzić do swojej wspólnoty. To jest także zadanie dla nas, byśmy byli pośród tego świata żywym świadectwem bliskości Boga. I Pan Jezus daje zapewnienie, że nastanie jedna owczarnia pod jednym pasterzem. Jak i kiedy się to stanie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć i przewidzieć, ale jesteśmy zapewnieni o tym, że tak będzie. Niech ta nadzieja jedności, która zapanuje pośród nas, jedności, która wypływa z bliskości Boga, napełnia nasze codzienne życie tą radością i nadzieją, że z Bogiem wszystko jest możliwe.